Wojny, o których nie uczą w szkole. Opowiem wam dziś o wojnach, o których w szkole nie uczą, bądź mówi się za mało. Zaznaczam, że umieściłem na liście wojny, o których ja się nie uczyłem, bądź po prostu tego nie pamiętam, bądź był temat poruszony tylko ogólnie, bez szczegółów. Jeśli o czymś teraz już się uczycie, to bardzo się cieszę. Dobra, zaczynamy. Zimna wojna, nazwa trwającego w latach 1947-1991 stanu napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy Związkiem Radzieckim i państwami satelickimi skupionymi od 1955 roku w układzie warszawskim, a także państwami pozaeuropejskimi sprzymierzonymi ze Związkiem Radzieckim, a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 roku w NATO i paralelnych bloków. Obronnych pod politycznym przewództwem Stanów Zjednoczonych. Krócej, wojna między Wschodem i Zachodem. Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych. Konflikt został rozpoczęty polityką Związku Radzieckiego, dążącą do rozszerzenia zasięgu ekspansji terytorialnej i narzucenia siłą ustroju komunistycznego krajom Europy Środkowej. Zimna wojna trwała od roku 1947, czyli od rozpadu koalicji antyhitlerowskiej i ustanowienia w Europie Środkowej wyłącznej strefy wpływu Związku Radzieckiego. Do upadku systemów socjalistycznych w Europie w 1989 i likwidacji samego Związku Radzieckiego w drugiej połowie 1991 roku. Rozpad bloku wschodniego wyeliminował układ dwubiegunowy w polityce międzynarodowej i zakończył epokę zimnej wojny. O zimnej wojnie wspomina się w szkole jasne, ale dlaczego umieściłem tę wojnę na liście? Bo na zimną wojnę składa się dużo mniejszych wojen, a do tego mówi się, że to była wojna jedynie polityczna, przepychanki militarne bez z walk. Bzdura. Jakby zaliczyć tak i policzyć wszystkie ofiary tej wojny, to podejrzewam, doliczylibyśmy się liczby podobnej do II wojny światowej. Kiedyś zrobił to na inwigilatorze. Ciekawy temat. Policzę wszystkie ofiary zimnej wojny. Nie wierzycie, że tak było? Proszę bardzo. Wojna koreańska, czyli Korea Północna, Chiny i Związek Radziecki kontra Korea Południowa, Stany Zjednoczone, siły ONZ. Ponad 900 tysięcy ofiar. Dalej Wietnam około 750 tysięcy ofiar. Już mamy 1,5 miliona, a we pod uwagę, że ta wojna trwała 44 lata. Także mogło się trochę uzbierać. Najazdy arabskie przed 932 rokiem. Dużo się słyszy, że Sobieski zatrzymał islam pod Wiedniem, ale to nie był pierwszy przypadek zatrzymania Arabów w Europie. Oddziały arabskie z podbitego Półwyspu Iberyjskiego najeżdżały o obszar południowej Francji i Akwitanii już od 712 roku. Z czasem były one coraz częstsze, zwłaszcza po 717 roku. W 719 roku wódz arabski Hur zdobył Narbon i zajął obszar zachodniej Septymanii. W 732 roku Abd al-Rahman wyruszył na czele nowej wyprawy na północ. Liczebność jego wojsk nie jest dokładnie znana. Być może sięgała nawet około 50 tysięcy ludzi. Arabskie siły wędrowały przez Europę. Dopiero 25 października 732 roku doszło do bitwy między armią arabską pod wodzą Abd al-Rahmana a wojskami frankijskimi Major Królestwa Karola Młota i księcia Kwidani Odona. Owa bitwa jest często uważana za jedną z naj największych w historii, tę, która powstrzymała Arabów przed podbojem Europy. Opinia ta, nieco przesadzona, bywa podważana. Niektórzy historycy zwracają uwagę, iż większe znaczenie w tym czasie miała skuteczna obrona Konstantynopola. Niewątpliwie dla królestwa Franków było to ważne zwycięstwo nad groźnym przeciwnikiem, wyniszczającym znaczne obszary państwa. Jakby nie patrzeć, temat podwojów arabskich przed tysięcznym rokiem jest ciekawy, a nie jest mu poświęcone aż tyle czasu na lekcjach historii. Inwazja Normanów na Anglię. Przyczyną była bezpotomna śmierć 5 stycznia 1066 roku króla Anglii Edwarda Wyznawcy. Król Edward, zajmujący się więcej religią niż sprawami państwa, który mimo posiadania żony żył niczym w celibacie, obiecał na wiele lat przed swoją śmiercią następstwo tronu dalekiemu kuzynowi ze strony matki, księciu Normandii Wilhelmowi. Jednakże na łożu śmierci ustanowił następcą swojego szwagra Harolda, hrabiego Wessexu, który dzień po śmierci króla koronował się. Na przełomie lipca i sierpnia Normanowie zgromadzili flotę liczącą około 1000 statków i tysięcy ludzi. I oczekiwali na sprzyjający wiatr. W nocy z 27 na 28 września flota normandzka podniosła kotwicę i na zajutrze wylądowała bez przeszkód na Wybrzeżu Angielskim. Tracąc jedynie dwa okręty, w końcu Normanowie zajęli Londyn. 25 grudnia 1066 roku Wilhelm Zdobywca został koronowany na króla Anglii. Wydał akt zakazujący wojskom normańskim grabieży i nałożył kontrybucję za walkę przeciw Normanom. Wkrótce rozpoczął budowę fortec w strategicznych miejscach kraju, które stały się podstawą władzy normańskiej w Anglii. Pierwsza wojna czeczeńska, konflikt zbrojny pomiędzy separatystami czeczeńskimi usiłującymi utworzyć niepodległe państwo czeczeńskie i rosyjskimi wojskami federalnymi, datowany na okres od 11 grudnia 1994 roku do 31 sierpnia 1996 roku. Konflikt objął swym zasięgiem głównie Czeczenię. Po stronie rosyjskiej uczestniczyli członkowie antydudajewowskiej opozycji czeczeńskiej, walczący o pozostanie Republiki Czeczeńskiej w ramach Federacji Rosyjskiej. Po stronie separatystów walczyli islamiści oraz instruktorzy wojskowi z krajów muzułmańskich, zwłaszcza arabskich, a także nacjonaliści ukraińscy. Z czasem wojna o niepodległość Czeczenii zaczęła przebierać formę ponadetnicznej rebelii islamskiej przeciwko Federacji Rosyjskiej pierwszej wojnie czeczeńskiej towarzyszyły liczne, pomniejszone konflikty pomiędzy poszczególnymi klanami czeczeńskimi i sąsiadującymi grupami etnicznymi. Wojnę zakończył rozejm, na mocy którego Republika Czeczenii pozostała formalnie częścią Federacji Rosyjskiej, w praktyce zaś funkcjonowała jako niezależne terytorium. Wojska rosyjskie mogły na mocy rozejmu nadal stacjonować w Republice, jednak dowództwo rosyjskie postanowiło je po zawarciu rozejmu w pełni wycofać. Kwestia polityczna statusu Republiki. Czeczenii została odłożona na 5 lat. Zginęło wtedy ponad 20 tysięcy osób. Wojna izraelsko-arabska, konflikt na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelem a Ligą Państw Arabskich. Ten punkt pozwalał sobie lekko przeskoczyć. Zapraszam Was w niedzielę 14 października na kanał Inwigilator. Tam poruszę temat tej wojny i szczegółowo o niej opowiem. Zaznaczę jedynie, że wojna trwa od 1948 roku do dziś. Wojna o Dagestan. Rozpoczęła się 7 sierpnia 1999 roku, gdy wojska czeczeńskie dokonały inwazji na Rosję w celu aneksji Dagestanu, zamieszkanego głównie przez ludność muzułmańską. Wojna zakończyła się 28 września 1999 roku całkowitym zwycięstwem Rosji i posłużyła jako kasus belli do rosyjskiej inwazji na Czeczenię. 4 sierpnia 1999 roku doszło do pierwszych starć bojówek islamskich z rosyjskimi służbami celnymi. W trakcie Wojny Rosjanie po raz pierwszy użyli czołgów typu T-90. W nocy 4 września Rosjanie usunęli wszystkie wojska czeczeńskie z Dagestanu i rozpoczęli przegrupowanie wojsk w celu dalszej ofensywy w głąb Czeczenii. Rankiem 5 września wojsko czeczeńskie doprowadziło do nowej ofensywy w regionie nowolackim. Walki na tym froncie trwały do 12 września i zakończyły się odwrotem wojsk czeczeńskich. 23 września 1999 roku wojska rosyjskie dokonały serii nalotów na Grozny. Mimo iż prezydent Czeczenii oznajmił, iż był przeciwny inwazji, Rosja zrzuciła winę na czeczeńskie władze. Stało się to pretekstem do rozpoczęcia przez Rosję II wojny czeczeńskiej. Podczas wojny o Dagestan zginęło 279 cywilów, a 32 tysiące ludzi zostało przesiedlonych. Druga wojna w Zatoce Perskiej, konflikt zbrojny, który rozpoczął się 20 marca 2003 roku atakiem koalicji sił międzynarodowych, głównie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, na Irak. Po około trzech tygodniach walk siły międzynarodowe objęły kontrolę nad większością terytorium Iraku, obalając rząd tworzony przez partię Ba'as na czele Saddamem Husseinem i rozpoczynając okupację tego kraju trwającą formalnie do 2005 roku. Siły międzynarodowe liczyły około 250 tysięcy żołnierzy amerykańskich, 45 tysięcy brytyjskich, 2000 australijskich i 180 polskich. Oprócz tego siły te były wspierane od północy przez około 50 tysięcy partyzantów kurdyjskich. Siły międzynarodowe wkroczyły do Iraku od południa, przekraczając granicę od strony Kuwejtu i właśnie zatoki perskiej. Wojny Galijskie, seria kampanii i bitw, stoczonych w latach 58-51 przed naszą erą, przez rzymskie legiony z plemieniami celtyckimi zamieszkującymi Galię. W przeciągu kilku miesięcy, w ręce Cezara wpadli wszyscy galijscy przywódcy. Największy w historii wódz Galów został uwięziony i przewieziony do Rzymu. Uczestniczył w triumfie Cezara w Rzymie 46 roku przed naszą erą, po zakończeniu wojny domowej z Pompejuszem. Temat jest bardzo obszerny i wydaje mi się, że w szkole jest poruszany tak dość ogólnie. Kiedyś opowiem o tym na światowej historii tak szerzej. Także jak coś to zapraszam. Wojna Małego Żółwia, konflikt zbrojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Konfederacją plemion indiańskich Ameryki Północnej, opanowanie nad ówczesnymi północno-zachodnimi rubieżami USA. Był następstwem szeregu walk o te ziemię najpierw pomiędzy plemionami indiańskimi, następnie zaś w oparciu o sojusze z potęgami europejskimi, jak Francja, Wielka Brytania i ich kolonie. Stany Zjednoczone wmieszały się w te wojny natychmiast po uzyskaniu niepodległości. Dziesięcioletni ciąg start zakończyło zwycięstwo wojsk amerykańskich w bitwie pod zaporą z Pni w roku 1794. W rezultacie Indianie na mocy traktatu musieli scedować większość obszarów kraju Ohio na rzecz USA w roku 1795. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, co tam się stało, ale Indianie pod dowództwem błękitnej kurtki i małego żółwia zjednoczyli się, utworzyli własne państwo indiańskie i walczyli o niepodległość. To ukazuje, że właśnie Indianie wcale nie byli tacy prymitywni, jak mogłoby się wydawać. Wojna paragwajska, nie wiem jak to możliwe, że nie uczyło o tym w szkole, to jest jedna z najbardziej krwawych i najciekawszych wojen w historii, a dodatkowo walczyło w niej wielu Polaków. W roku 1862 dyktator Paragwaju, Francisco Solano López, zaplanował zakrojoną na szeroką skalę ofensywę przeciwko Brazylii w celu zagarnięcia części jej terytoriów. Głównym powodem ataku na Brazylię była chęć zapewnienia sobie przez Paragwaj swobodnego korzystania z ujścia La Platy. Doszło do wojny między Paragwajem a koalicją Brazylii, Argentyny i Urugwaju. Wojna Trójprzymierza z Paragwajem kosztowała życie ponad 2 miliony osób. Ludność Paragwaju zmalała z ponad 500 tysięcy do 221 tysięcy, wśród nich było 28 700 mężczyzn, 106 tysięcy kobiet i 86 tysięcy dzieci. W skutek olbrzymiego oporu ludności chorób lub eksterminacji prowadzonej przez zwycięzców ponad 50% mieszkańców Paragwaju zostało pozbawionych życia, w tym 90% męskiej populacji. Wskutek wojny paragwaj i stracił trzecią część swojego terytorium mieszkańców oraz został objęty okupacją wojskową na okres 10 lat. To była taka mała wojna światowa tylko w Ameryce Południowej, tak można to mniej więcej porównać.